Halo, halo, czyli witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, możecie zostawić lajka, komentarz, suba na sam dobry początek, a my na sam dobry początek wykonajmy zlecenie wiedźmińskie. Zlecenie nazywa się Nieuchwytny Złodziejaszek i tak dzisiaj tym zlecankiem zaczniemy sobie odcinek. Wiem, że dużo robimy zleceń, mało robimy misji głównych, co widać po poziomie, który mamy i po odcinku, który mamy, a gdzie się znajdujemy, kurwa, w fabule. Ja dopiero co ukończyłem wątek z Baronem, a to jest 20 odcinek, także powinno nam to trochę szybciej zajść na ukończenie tego wątku. No, ale my się ślimaczymy, my staramy się przejść tutaj giereczkę na 100%, więc jeżeli taka seria ci odpowiada, no to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Standardowo zacznijmy ten odcinek, jak w każdej grze i jak w każdym odcinku, jeżeli istnieje taka szansa, rozmową. Zlecenie Nieuchwytny Złodziejaszek. Udaj się za dnia na targowisko i porozmawiaj z Sylwestrem Amelo. I to właśnie zamierzam w tym momencie zrobić. Jest dzień, jest Sylwester. Swoją drogą, ciekawostka, na drugie imię mam Sylwester. Ja w sprawie zlecenia. Po co wam ta ciekawostka? Topikiem, czy to jednak chochlik drukarski? Czy chujowa to była ciekawostka? Nie żartujcie sobie. Wiem, że takie stwory to niby tylko w bajkach, ale widziałem na własne oczy, jak okradał mój stragan. Chochlik. Jak wygląda ten chochlik? No dobrze, jak ten chochlik wygląda? Nie przeczytaliśmy opisu misji, więc nie wiemy do końca, o co chodzi. Wielki, o, tu by mi się. Ale niczym się nie martwię, na pewno wam przeczytał to. A co ci zwędził? Raz chleb, raz rybę, to znowu jabłka. No niby nic, ale ziarnko do ziarnka i interes zaczyna przynosić straty. Zresztą nie tylko mnie nachodzi. O nie, z każdego stoiska już coś zwinął. To jak? Wygarbujecie mu skórę srebrnym mieczem? Pewnie, że tak. Szczególnie, że to nie będzie chochlik na 100%. O ile coś dorzucisz do nagrody? Popyt na wiedźminów duży, a podaż niewielka, więc przebieram w ofertę. O, taktyczne podejście. No myślę, że nie da za dużo, nie da więcej niż 300, no wątpię, szczerze mówiąc. O kurwa. Dobry z was negocjator, mistrzu. Niech będzie. Przybijmy targu. No aż tak to się nie spodziewałem, że on tyle mosiono. Nie pomogę ci. A z drugiej strony z kupcem. Przedsiębiorcy to mogę użyć szarych komórek. To najpierw wiecie. Trzeba je mieć, kurwa. Dziękuję, mistrzu. Nie wiem, czy to wam się do czego przyda, ale 24 w nocy. Widziałem tego złodzieja, to tam przez mur skoczył, a potem wbiegł w bramę i tyle widziałem jego i mój towar. Dobra. Wyśledź chochlika używając wiedźmińskich zmysłów. I przeczytajmy sobie w ogóle ten opis tego zlecenia. Jeden z kupców wywiesił ogłoszenie na prośbę wytropienia chochlika. Okazało się, że Sylwester Armelo działał w imieniu gildii kupieckiej. Działał, widzicie, i gdybyśmy posiadali taką informację, to byśmy go, kurwa, wydoili do ostatniej korony. Nowigradzkiej, Nilfgaardzkiej. Miejscowi stragarze byli w owym czasie ustawicznie okradanie przez tajemniczego stworka. Błąd, a wy później tak. Chujowo czytasz. A co, jak tu pisać, jak tu jest okradanie przez tajemniczego stworka. Geralt przyjął zlecenie. Hoby, wy się w CD Projekt Red, kurwa, otrząśnijcie, bo to jest tragedia, że takie błędy podstawowe popełniacie. Ja później muszę dla widza naprawić i czytać dobrze. No idę po śladach, nie? Co jest? Rzeczywiście, jakby przerośnięty kot. Coś czuję, że buty założył, szczerze mówiąc, a idzie tutaj, okej. A może to jednak chochlik, to szczerze mówiąc to nie mam zielonego pojęcia, czy to chochlik, czy nie chochlik. Tak sobie kurczę strzelałem. Widać, chochlik zgubił część łupu. A co tam było? Kolejny ślad. A bułka jakaś. Gdzie ślad? Gdzie? Do góry? Nie widzę. Mam kocie oczy. A są ty! Normalnie to jakiś tego, wilkołak jest. Ale ja tylko... Zeskoczył do fosy, ślad się urywa. Tylko kurwa, że wilkołak, chłopie... Że wilkołak normalnie chlebiat? Podejrzane. O, jest obserwowany. Ja bym Nie no. Pyk. Nieźle obserwujesz, wariacie. Jele wszystko, co tu jest. Chciałem powiedzieć, że jak jest obserwowany, to nie będę kraść. Ale dupa jest obserwowane. Kamienie runiczne są moje. Tak jest, jesteśmy kurwa bogaci. A szczerze mówiąc, te kamienie runiczne są mega dużo warte.
Mam wrażenie, że w ogóle kiedy zaczynam te odcinki, to nie zaczynam je tak, jakbym zaczynał prawowite odcinki, tylko ja sobie tak lecę z seryjką i lecimy i mam to gdzieś, że to jest właściwie następny odcinek, tylko rzadko je właśnie traktuję osobno, tylko jak jedną wielką gierkę. Przez co mam wrażenie, że kiedy samemu odpalam te odcinki, są one... słabo się ogląda jeden odcinek, otwarty na oścież. Ale myślę, że jeżeli ktoś obejrzy sobie kilka pod rząd, no to będzie się to w miarę spoko oglądać. Mam nadzieję, że słuchajcie, wam się podoba seryjka. Staram się ją z każdym razem ulepszać. List? No proszę, wyedukowany ten nasz chochlik. Krótki liścik, przeczytajmy. Jane, proszę cię, skończ już lepiej z tymi wygłupami. Może cię zaskoczę, ale wielki kot zapada ludziom w pamięć. Czemu nie przebierzesz się... Czemu nie przybierzesz jakiejś bezpiecznej formy, jak ja? Od 3 lat... Doppler. Od 3 lat chodzę w ciele żebraka i nikt nie zwraca na mnie uwagi. A jakie zarobki? Nie musiałbyś kraść? No ale ciuchy trzeba byłoby zmienić na mniej szykowne i perfumami byś się już nie mógł pryskać. Co zresztą na dobre wszystkim wyjdzie, bo są okropne. Lawenda to dobry zapach dla mydła, ale na facecie ohyda. Do napisania Ludwik. PS, paltenista, jak już go przeczytasz. Dobra, PS. Tak wiem, już jestem paranoikiem, ale zrób mi przyjemność i go spal. PS. Jak wyjdę do ciebie i go znajdę, stawisz mi piwo. Doppler, to wiele tłumaczy i komplikuje sprawę. Potrzebuje mocnego tropu, żeby go dorwać. Lawenda jest mocnym tropem. Mam perfumy lawendowe. A my jak pies możemy powąchać i będziemy wiedzieć. Zresztą jesteśmy powiązani dość mocno z naszą przyjaciółką Yennefer z Wengenbergu, więc akurat o lawendzie... Akurat lawendę potrafimy wyczuć na pewno na odległość. Dobra, co to jest? Ciuchy. Damska bluzka, męska koszula, dziecięce buciki, a łóżko jedno. Lawenda. Mocny zapach. Dość, żeby go wytropić. No i Gerward jak psiak. Kurwa. Wyobrażacie sobie być takim doplerkiem? Pioci dupca. Co byście się zamienili? Był jeszcze chleb, ale mi wypadł. A nie chciałem wracać. I dobrze zrobiłeś. Gdyby coś ci się stało, przymarlibyśmy głodem. Porozmawiaj. Elf, jakiś strażnik. Elf i strażnik wiecznego ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie. Rzadki widok. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie. Bez żadnego powodu. Jesteś nie ludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Ładne perfumy? Kiepski z ciebie. Ładne perfumy ma. Ładne masz perfumy. A mówią, że strażnicy to niedomyte chamy. Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł garncowi. Wiem, że jesteś doplerem i kleptomanem. No tak. Kupcy dali na mnie zlecenie. Zawsze to samo. Czy to oni stroje też potrafią zmieniać? Ej, jak to kurwa niby działa? Jeden za ty. Usain Bolt, nie tak szybko, wariacie. Naprawdę? Widziałem tam wykrzyknik. Wygląda wściekły wiedźmin? Też bym chciał zrobić. A ty? Zaraza. Zestarzałem się. Ale wąsa ma innego. My mamy lepszego. O, to jest walka z o kurwa. Ty, jaki ja mam nałożony olej na własnego siebie? Tak z ciekawości. Kurwa, umie używać run. Wszystko o nas wie. Albo jak doplerzy chyba wchodzą w nas, w nasze ciało, to też wchodzą w nasze pamięci. Jeśli mamy naszą pamięć i jakieś umiejętności, chyba tak. Chciałbym zobaczyć... Co ja w ogóle zamieszę, kurwa, używam? Stalowego? Przeciw humanoidom czy upiorom? No nie, raczej chyba stalowego, co? A nie, srebrnego używam, kurwa, na Gerwarda. Przestań, poddaj się. Widzisz, nie wystarczy wyglądać jak wiedźmin, żeby walczyć jak wiedźmin. A
Ale wystarczy przybrać twoją skórę, żeby się zorientować, co z ciebie za człowiek. Co czujesz? O, mówiłem. Musisz uciekać z Nowigradu, dla ciebie zrobię wyjątek, wyciągaj broń. Prawda, nie zabiję. Ale nie wszyscy mają takie skrupuły, więc zacznij kraść gdzie indziej. Najlepiej z dala od Nowigradu. Tu złote czasy dla Dopplerów już się skończyły. Wiem, ale myślałem, że mnie nigdy nie złapią. Że jestem na to zacwany. Cóż, mogłem dostać gorszą nauczkę. Pora się stąd wynieść i to jak najdalej, ale... Wpierw... Weź to. W ramach podzięki. Ile sianka? Jest tu wykrzyknik. Udajmy się może do wykrzyknika, jak już od razu tutaj jesteśmy. O kurde, a co to jest? Jakieś pola farb. 215 nowigradzkich koron za friko? Dla mnie? Jocie kręca, jakieś schematy, kurwa, ile rzeczy podostawaliśmy. Przypominam, że jeszcze nagroda na nas czeka, jeżeli oddamy to zlecenie oczywiście. Ale tutaj jest jakiś wykrzyknik, zaciekawiło mnie to. Co tu się kurwa dzieje? Zdechniesz za to, co uczynił. Co tu się dzieje? Elf? Jakiś człowiek? Co tu się dzieje? Ten dłoń sprzedawał fistek młodym elfom. Brudny towar, od którego co drugi umarł. Ugarstwo! Chcą mnie zabić i okraść! Pomóż mi, błagam. Sprzedawałeś truciznę. Szkoda, że nie widziałeś 17-letniego chłopca, który umierał w spazmach. Błagam. Wszystkie elfy nienawidzą ludzi i chcą się na nich mścić. A co? To moja wina, że wasza cywilizacja się rozpadła? Zamknij się, trucicielu. Chcę sprawdzić, czy ten człowiek ma fistę. Chcę sprawdzić, czy ten człowiek faktycznie ma przy sobie fistę. Tak, Gerwar to jest kurwa szeryf. Nic. Ten łajdak zdążył sprzedać cały towar, ale to nie znaczy, że jest niewinny. Oj, no jak? Nie mam dowodu, że handlował w takim razie. Jaki macie dowód? Nie widzę żadnego dowodu, że ten człowiek handlował skażonym fistechem. Nie pozwolę wam go zabić. W takim razie sam zginiesz. Miałeś pecha, Wadgern, że stanąłeś nam na drodze. Nie no, wyglądacie na porządnych chłopaków, tylko kurwa... Tylko, no jak mnie zabić od razu chcesz? Kurwa, mać! Ale przynajmniej zobaczycie kasenkę, którą nie widzieliście wcześniej. No, trzeba patrzeć na pozytywy w życiu. Załaduj ostatni zapis. Ty, bez kas... No dajś... Taka fajna kasenka była, jak załadowałem gierkę, ale niestety nie będziecie mieli okazji jej kurczę zobaczyć. Bo się nie załadowała z jakiegoś powodu, jak wczytujemy zapis. No nic, to podejście w takim razie drugie. Zdechniesz za to, coś uczynił. Witam z powrotem. Co tu? Ten... Błagam. Dobra, podejmujemy ten sam wybór. Nie widzę, że. Bo go już podjąłem, niech będzie. W takim razie. Uważam, że głupi powód. Znaczy głupi wybór. Ale jestem kurwa słynny z tego, że mam najbardziej idiotyczne wybory, jakie tylko chyba można kurwa mieć. No więc niestety, panowie. Z Wiedźmina to tak, wiecie, wam powiem. Dziękuję, Wiedźminie. Ciężko zabić. Cholerne elfy szukały pretekstu, żeby mnie obrabować. Proszę, przyjmij to jako podziękowanie. A to kupiec jakiś. Kurczę, to wygląda na... Wygląda na porządnego obywatela. Znaczy z ryja to taki... Średnio wygląda jak porządny obywatel. No ale kurczę, ja z ryja też wyglądam średnio. A jednak... co jednak? A nic jednak. Ja to po prostu wyglądam średnio, mówię średnio. Jestem średni. Średnio mam mięśnie. Średnio myślę. Ja to w ogóle średni, kurwa, jestem we wszystko. Nic nie jestem najlepszy, ale nie, też również nic nie jestem najgorszy. Jestem taki, kurwa, średni po prostu. Średni koleś, ale bardzo charakterystyczny, jeżeli mnie się pozna. Albo spotka na ulicy, jestem, kurwa, dziwny jestem. Dziwnie. Ale przez to nagrywam odcinki, mogę tą dziwność swoją... pokazywać na odcinkach, przez co mam nadzieję, że te odcinki będą bardziej interesujące. Zauważyłem kilka błędów na moich odcinkach w ostatnim czasie, to jeden z nich jest przede wszystkim taki, że nie potrafię się skupić na dwóch rzeczach naraz. To znaczy, odcinek jest wtedy dobrze, kiedy potrafimy również komentować
słuchać i grać. To wtedy jest odcinek fajny, bo jest ta płynność. Właśnie gramy, tutaj on coś powie śmiesznego, ja zareaguję i wtedy ten odcinek jest taki fajnie poskładany i płynny. Natomiast, a kurwa, ja nie do tego zioma poszedłem. Natomiast powiem wam szczerze, że za bardzo się chyba skupiam na gierce, a za mało na nagrywaniu odcinka, ale to już mówiłem w sumie w poprzednich odcinkach, no. Ale w ostatnim zauważyłem, że to jest mega widoczne, że nie potrafisz skupić na mówieniu i nagraniu, przez to te wypowiedzi są i po problemie. Tak średnio, publika, żeby wrócił średnio się łączą w jakieś jedne większe zdanie. Jak tradycja nakazuje. A skąd ja mam niby wiedzieć, że prawdę mówicie? Nie ma trofeum, to nie ma nagrody. Lepiej, żeby jednak była. Bo jak zadziała niewidzialna ręka rynku, to za tydzień na zatku nie usiądziesz. Dam połowę tego, co się umawialiśmy. Nie więcej. I żadnych interesów już z tobą nie zrobię. Ty kurwa. Gosiu. A co ja ci miałem przynieść? Nie no, w sumie mogą przynieść, no bo tak, inaczej mogą go skamować. Dobrze, dobrze zrobił. Tak trzeba robić, pamiętajcie widzowie. Nie dajcie się skamować. To jest bardzo istotne. Jak dacie się oskamować, to przynajmniej nie na duże pieniążki. Jakieś małe najlepiej. Wtedy to tam chuj z tym skamem. Odwieź Tris w jej domu. No wreszcie wykonamy może tą misję główną, którą od tak dawna mamy wykonać. Od chyba 3 odcinków staram się wykonać tą misję. Jednak gdzieś tam przy okazji zawsze, zamiast wykonać tą misję, zahaczymy kurczę o tutaj jakiegoś karszmarza, tutaj jakieś zlecenie, tutaj coś, jakiś wykrzyknik, coś się wydarzy, zapytajnik. A i wiem może dlaczego moje wypowiedzi nie są składne, bo ja przecież kurwa ledwo co ja słyszę siebie, co ja w ogóle mówię. Jak moje wypowiedzi mają być składne, jak ja nawet nie wiem co ja mówiłem 30 sekund temu. Ja nawet nie słyszę siebie do końca co ja mówię. A zawsze grałem z jedną słuchawką na głowie i jedną słuchawką na uszach. Jedną na głowie, drugą na uszach. W sensie, wiecie o co chodzi. O kurde. Obrabowali Tris Merigold? To tutaj się miała zaszyć. Zjeżdżaj stąd! My obrabiamy ten dom! Nie no, już mnie wkurwiasz. No wiedźminem jestem. Panowie. Czemu tu każdy ma ego większe niż kurwa mózg? Liczę do 3 i ma was tu nie być. No wy też zresztą, dobra. Słyszałeś? 2. Patrzcie go, będzie nas tu straszył. 3. No jest, ale przynajmniej na... No kurwa! O! W 2 na 1? To na... Kurwa, unik. Nie, to się nazywa kontratak. Ciekawe czy my zadajemy te... Ale mi jebnął. Ciekawe czy my zadajemy Kurwa mać, no was jest 2, to jest w ogóle... Chuj giga nie fair. Ciekawe czy my zadajemy większy damage kiedy... Kurwa, no najebią mi. Przecież nie da się tego wygrać. Kurwa, no muszę się skupić teraz akurat. Większy damage, bo ja mam mam w postaci dodane, że większy damage szybkich ataków, czy jakby to się też zalicza do pięści, o to mi chodziło. Kurwa, mogę sobie coś zjeść? A mogę, dobra. Dobra. Ty, a jaskółeczkę mogę pierdolnąć jaskółeczkę też. Nie wkurwiaj mnie nawet. No to jak mogę jaskółkę pierdolność, to macie przejebane panowie, bo ja wiedźmin ze szkoły wilka. Ty kojarzysz? Rzeźnik z Blaviken? Coś ci to mówi, kurewko? Ile mam? No i co, możesz mnie bić ile wlezie. Chłopie, mam ryj ze stali, bo wypiłem jaskółeczkę. Przecież jaskółeczka nie daje nam przecież obrony, tylko życie większe. Zostawcie go mnie! Dobra, tamten kolega sobie odpuścił. Kurwa. Double ten. Double kontratak, elegancko jest. Dobra, garda. I dojeżdżamy. Pach, pach, pach. Kontratak. I pach. Jeszcze coś. Kontratak. Pach. Dobra. Nie bij już. Gdzie jest czarodziejka, która tu mieszkała? O. Pewno ukrywa się w jakiejś norze, jak oni wszyscy. Ale kurwa, ryje obite. Dlaczego się ukrywa? Przed kim się ukrywa? Ale to też kurwa, my bajki chyba. Ona wzięła się za magów. Mamy. Tropi ich jak szczury. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak nasza przyjaciółka z Wiedźmina 2 płynęła. Chociaż jej nie pamiętałem. Musisz wiedzieć, gdzie jest ta kryjówka. Ja bym jej szukał w zgniłym gaju.
Bardzo ładna nazwa. Zgniły gaj. Ciekawa nazwa. Siedlisko szumowin i dziwadeł. Porządnego człowieka tam nie uświadczysz. No już mnie wkurwiłeś, ty. Dlatego mam tam szukać mojej przyjaciółki. No, teraz to chłopie... Nie chciałem nikogo obrać. Oj, wariacie. Gdzie jest ten zgniły gaj? Pojęcia nie ma. Podobno przesiadują tam różne dziwadła i odmieńcy. Nawet byś się tam nadał. Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Popytaj żebraków. Albo znajdź złodzieja i szpieguj go. Powiadają, że żebracy i złodzieje muszą płacić haracz królowi żebraków. Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z berłem? Nie śmiej się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet Męga się nie zapuszcza. Kto mnie wołał? Czego chciał? O, ty skurwisy. Męgę? To jest szef tego. Szef straży świątynnej, tak? Zabrać to złodziejskie nasienie do pokoju zwierzeń. Ale panie, za co? Przecież to krem czarodziejskiej suki. Według ciebie wolno rabować ich mienie? No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa straży świątynnej. A Nowigrad jest praworządnym miastem. No debil. Nie podobasz mi się, Mengę. Wiedziałeś, że nietoperz potrafi wyczuć ćmę na mile? Mam dobry słuch. To nie jest kwestia czucia. Nietoperze mają doskonały słuch. No proszę, na nietoperzach też się znasz. A ja myślałem, że tylko na potworach. Tak samo jak nietoperz wyczuwa ćmy, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak ty. Nic na mnie nie masz? Dla kogo jest Nowigrad w takim razie? Słyszałem, że Nowigrad to nie miejsce dla magów i czarodziejek. Teraz mówisz, że nie dla wiedźminów. Ciekawi mnie, dla kogo jest Nowigrad. Dla prawych ludzi, wyznających jedyną słuszną wiarę w wieczny ogień. Na razie nie mogę ci nic zrobić, ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Będę pierwszym, który się o tym dowie. A wtedy zostaniesz poddany procedurom, jak każdy magiczny cudak, który ma czelność brukać nasze miasto. Do zobaczenia. Czyli mi grozisz. Znaczy nam grozi, widzowie. Kurwisyn. Dorwiemy go. Bo nie teraz. Co to było w ogóle? Ty, co to jest narysowane? Graffiti porobili. Matematyczne gówna? Jakieś babulka? A tutaj? Nie wiem, co tu jest napisane, ale po elfisku pewnie HWDP albo coś takiego. Chuj w dupę straży świątynnej. Nie wiem, pewnie tak bym napisali, jakby to była rzeczywistość. Dobra, czyli tutaj niestety Triss Merigold, naszej przyjaciółki, a właściwie to kochanki z Wiedźmina 2, nie znajdziemy. No i pewnie z poprzednich Wiedźminów też. Zioła, korzonki? Zupełnie jakby Triss została uzdrowicielką. No i pewnie z poprzednich części też, ale nie grałem. Takie szczotki do włosów. Nie czytałem książek, niestety. Kurwa, powiem wam szczerze, że po tym co zagram, przeczytam chyba wszystkie naprawdę książki. Wydają się mega ciekawe. I też mnie zastanawia, jakim cudem Wieczka na tej książce nie podpali tej książki. No ale to jest świat Wiedźmina, tak tu wszystko jest możliwe. Proste, że tak. Udało mi się to nagrywanie tych odcinków, kurwa, wieczornych. Jestem jakiś taki mega, mega zluzowany i zagadam jakieś głupoty i mam wrażenie, że przez to te odcinki są w miarę fajnie i w miarę fajnie się ogląda. To amulety Triss. Była uczulona na eliksiry. A przecież to jest kurczę najważniejsze, żeby dla widza się podobało. No i nie no, najważniejsze to jest, szczerze mówiąc, dobrze się bawić i cieszyć giereczką. To jest najważniejsze. To jest Wiedźmińskie znaki książka. To jest właściwie podstawowe zadanie. Jak mi się wydaje, że jakby...
W dzisiejszym świecie wiele osób, które nagrywa filmy, nagrywa je z powodu pieniędzy i tak dalej, to jest logiczne. Witamy w kapitalizmie. No tak jest po prostu, tak to się zabrzełem teraz. Tylko czerwona siła, wariacie. Nie no, ale jakby no tak jest, no nie? Ale że ci co za pieniądze robią, to są bardziej zmotywowani niż tacy co robią z pasji, powiedzmy. Róża pamięci. No więc wiele ludzi też się zmusza do tego, żeby nagrywać różne rzeczy. A mi się wydaje jednak, że najważniejsze w tym wszystkim to jest... Właściwie to twoje jedyne zadanie to jest kurwa dobrze się bawić na tych odcinkach. To jest twoje zadanie. Świetnie się bawić. Całkiem usłyszałem. To jest naprawdę kurwa, wydaje mi się, podstawa. Tak samo jak XQC kiedyś mówił. Najważniejsze, że to jest twoje jedyne jakbyś streamerem? Grania Tris nigdy nie rozrzucała ich po podłodze. I Boże ze mną. Jak opowiadał, jak być streamerem, to kurczę, mówił, że jedynym twoim zadaniem jest tak naprawdę dobrze się bawić, reszta to nie ma znaczenia. I całkowicie się z nim zgodzę. Też w pewnym momencie miałem taki okres, w którym robiłem coś pod wyświetlenie i tak dalej, no ale jednak jedyną twoim misją i celem jest tak naprawdę świetnie się bawić, uśmiechać się i tyle, bo jak się dobrze nie bawisz, to będzie widać na odcinku, że średnio się bawisz i to widać na tych odcinkach moich też, że w momencie, kiedy się świetnie bawię, to ja widzę, ja później oglądam sobie te odcinki, to ja widzę popie różnicę gigantyczną między mam gorszy dzień, a między kiedy usiądę sobie właśnie teraz, jestem zluzowany, mózg wyłączony, nie obchodzi mnie, co się dzieje. Ciągnij dziada po bruku. Ty kto? Ciekawy pocisk. Ktoś, czy komuś się to podoba, czy nie podoba. Mam to giga w pizdzie. Po prostu chcę sobie pograć i się świetnie przy tym bawić. O kurde, zbagowało się. Co ja robię? Co tu się kurwa robi? Ty! Dobra, już go zgubiłem. Oczywiście, że go kurwa zgubiłem. Znajdź złodzieja. No, bo się zbagowało. Dobrowolny trybut na rzecz Redanii, albo... Nie no, teraz tego nie znajdę. A tu to co to jest? Bo tu nigdy nie byłem. Poka. Przeczytaj. Karczma Zimorodek? A ja tu jeszcze nie byłem w karczmie Zimorodek. A byłem. To w innym wejściem był. Dobra, karta tu została wygrana, no to idziemy z to. No to nic, to poszukajmy innego kurwa złodzieja, bo niestety ten mi się postanowił ulotnić. F5. Może tu coś będzie ciekawego. Jaki złodziej? Halo, mam dużo pieniędzy. Mangivaldi. Kupę siana nosi wiedźmin przy sobie, no bo potworska zabija, tak? Proste. Nie, no nikt mi nie chce opierdolić siana, nie podoba mi się to. Mam jeszcze też kilka znaczników poza rynkiem. Czy nie? A nie, nie mamy kilka znaczników poza rynkiem, mamy... A nie, jeszcze tu mamy znaczniki. A i tu, tak. Losy Nowigradu i tu taki znacznik. Dobra. No to chodźmy tam może. Gdzieś tam był znacznik, tak? Mam nadzieję, że dobrze go zaznaczyłem. Nie, to coś innego zaznaczyłem? A żebraka. Możemy z nim porozmawiać, tak? Wychylcie się, panie, nad ludzką niedolą i wspomóżcie biedaka, co nie jadł od 3 dni. Dam ci koronę. Dobre i to, panie, bo z głodu żołądek przyrósł mi do krzyża. Ale mogę ci też dać więcej. Wystarczy, że mi powiesz, gdzie zanosisz całodzienny zarobek. Do mojej pani. Spróbowałbym inaczej. Do zgniłego gaju? A ja myślałem, że do zgniłego gaju. Jak dla mnie król żebraków może sobie wsadzić w żyć koronę i popchnąć berłem. Grosza ode mnie nie dostanie. Jesteś bardzo odważny albo bardzo głupi. A co on może mi zrobić? Połamać nogi? Proszę bardzo, kaleka zarabia 2 razy więcej. Myślę, że na połamaniu nóg się nie skończy. Biznesmen. W takim razie może dasz garść monet dla przyszłej wdowy. To płacę ci? Nie, nie. Nic mi nie powiedziałeś. Bo nic nie wiem. Żegnam ozięble. Ale w ogóle fajny pocisk, podoba mi się. Żegnam ozięble. Tate, poratujecie weterana walk z czarnymi? Zajebiste.
Wcześniej w Angrenie, a teraz w Cidaris i nad nurtem Pontaru. Poratujecie? Chłopie, potrzebuję... Nie, poratuję, a ty mi pomożesz. Weź. A teraz ty pomóż mnie. Muszę znaleźć zaułek, na którym miejscowi mówią zgniły gaj. To ważna sprawa. Ja nic nie wiem o żadnym gaju, kurwa jebana. Już na pewno, nie jestem sadownikiem. To pilna sprawa. Zostawcie mnie, nic nie wiem. Nie no, te... nie. F5 kurwa i pizgam ci igni na pizdę. Bez denerwa. Biedaka. Nie mogę rzucić igni na biedaka? Nie mogę zaatakować. Kurwa, użyłem magii wpierdalanym Nowigradzie, to nie był najlepszy pomysł. Nie no, jak nie mogę zabić biedaka, żebraka? Biedaka, żebraka? Nie mogę zabić? Kurde, ale tu jest jeszcze jakiś. Dobra, pierdolić tych żebraków, oni są zbyt wsykani i zbyt cwani. Dobra, rozmawiaj. Znajdzie się datek dla ubogiego? Da, powiedz mi coś. A gdzie tam? Obie nogi władne, a ręce jak wiatraki. O, jak macham, o, spójrzcie, o. Widzisz, ja pomierzony na umyśle jestem. Dawno ci się poszukam, dawno... szukam zgniłego gaju. Muszę się dostać do miejsca, o którym mówią zgniły gaj. A ja wiem, nie powiem, a ja wiem, nie powiem. Dlaczego? Bo nie wolno mi mówić. Ale bym ci powiedział, jakbyś taki namolny nie był. Jak chcesz, to możesz przyjść drugi raz. Wtedy może ci powiem. Rzeczywiście masz pomieszane w głowie. A nie mówiłem? Okej. Okay. Siemano. Mogę z tobą porozmawiać? Mogę. O, to znowu ty. Pogadajmy jak ostatnio. Mam pomieszane w głowie, ale reszta zdrowisieńka. Szukam zgniłego gaju. Tak jak mówiłem, szukam zgniłego gaju. Za drugim razem twoje życzenie moim rozkazem. To tam, o. Tam, czyli gdzie? W dzielnicy burdeli. Jest taki zaułek za bramą. I wcale nie jest zgniły i nie jest gaj. Głupki tak oni mówią, ale ja wiem. I każdy tam może wejść? Oczywiście. Chyba, że nie powie, stara locha powiła warchlaki. Wtedy mogą nie wpuścić, ale to łatwo powiedzieć. Posłuchaj, stara locha powiła warchlaki, widzisz? Dzięki za pomoc. No. No widzicie? Ech, co za czas. Mentalne upośledzenie nie jest takie złe. Bardzo dumny jestem z tego żartu, naprawdę jestem super giga dumny. Ty, wykrzyknik, zróbmy wykrzyknik na początku. Teraz mi się kurczę miejsce na dysku skończy, żeby... Co się stało? Co się Samica, stało? Nie, dziewka, dziwka. Skarbijczycy zajęli Kotarnogę Katarzynę. Jak to zajęli? Pobili karczmarza, wyrzucili dziewczyny i piją od wczoraj. Podobno jakiś łup zdobyli i oblewają. No ta, jak to skończyć? Nie można się kurwić. Za to ty mi panie na uczciwego wyglądasz. Tak? Pomóż, wypędź tych obwiesiów. Wiele nie mamy, ale wszystkie się zrzucimy. No dobra. No dobra, zobaczę co da się zrobić. Że tak zwany reverse. Naprawdę? Czyli są jeszcze na świecie dobrzy ludzie? Reverse gangbang. A nie, czekaj, zrzucam ze siano. Wykidajło. Dobra, ty zaznacz mi tą misję wykidajło. Kurwa, nie znajdź kryjówkę z króla tego, tylko dawaj mnie tutaj to wykidajło. Pewnie będzie w miarę prosta misja, to jest misja w ogóle poboczna. I nazywa się, znaczy opis tej misji nazywa się wykidajło. Opis tej misji jest taki, nie opodal kuternogi Katarzyny Geralt spotkał słuchającą kobietę, nigdy nie mógł przejść obojętnie obok skrzywdzonej niewiasty, zaproponował jej więc pomoc. Dziewczyna poprosiła go, by poszedł do kuternogi Katarzyny i wyrzucił stamtąd bandę pijanych skeligijczyków. No dobra, daleko tu nie ma, więc wbijamy tutaj. Pamiętam, byłem w tym burdelu. Przykro mi, przyjacielu, musisz sobie znaleźć inne miejsce. Dzisiaj ten lokal jest częścią skelig. Masz chujowy hełm, bo można za niego chwycić. Wikingowie nie mieli takich hełmów. Wymysł Hollywood. Mi się wydaje, że jesteśmy w Nowigradzie, a w Nowigradzie panują nowigradzkie zasady, które właśnie łamiecie. Że niby co? Napić się spokojnie nie można? Zabawić? Idź stąd, człowieku, bo poczujesz, co to gniew skeligijczyka. Wynoś się stąd, bo wy posmakujecie mojego?
Załatwmy to we dwóch, ty i ja. Nie mam czasu na przepychanki, załatwmy to szybko we dwóch. Tak. Ale że co, kurwa? Co we dwóch? Co, ty mnie na schadzkę zapraszasz? Nie, głąbie. Wyzywam cię na pojedynek. Jak wygram, to zabierzesz kolegów i wyniesiecie się stąd. Tak. A, to trzeba było tak od razu. Do okładania po gębie to ja zawsze chętny. No i pięknie, widać, bo nie masz kurwa jedynek jak Dawid Jasper. I rozumu kurwa też masz mniej niż Dawid Jasper. To naprawdę jest kurwa nie lada wyzwanie. Oczywiście Jasperka kochamy, Jasper też się. Przeszła ci ochota? Widziałem ostatnio sotą z Jasperem. Ktoś go kurwa przewrócił w piłkę nożną, znaczy sam się wypierdolił za cukrzycy na syski. Dobra, mam dość! Uwielbiam co to widzę z Jaspera. Od razu przetrzeźwiałem. Panowie, wychodzimy. Zabawimy się gdzieś indziej. Ładne miecze, ale wolę solidny toporek. Kurwa. Ja też lubię w sumie. Toporek lepiej wygląda. Pewnie nie jest jakiś do walki fajny. Chyba miecz byłby lepszy, ale toporek jest fajny, tak wyglądowo, jak to stoi z takim toporem. Zajebiście. Dobra. Dzięki. Dzięki za pomoc. Same byśmy sobie z nimi nie poradziły. Bogate nie jesteśmy, ale mam nadzieję, że to wystarczy. 50 koron minimum, nie? Dzięki, bywaj, nie mogę tego wziąć? No jak kurwa, dawaj. Wystarczy, bywaj. Ile? I tak dała tyle, ile aktualnie miała, więc nie targowaliśmy się ani nic. Nie zauważyłem ile, a pewnie teraz było napisane, kurczę, blaszka. Co my wykonywaliśmy? A misja główna, już schodzę na dół. Misje poboczne, zlecenia poszukiwania, nie. Trzymamy się tutaj głównej misji, a tutaj przed nami ile dostałem? Punkty doświadczenia, 20. No, 15 nowigradzkich koron? No tak, one przecież się dupcą za 20. Kurwa, to ceny to powinny być delikutaśnie, wydaje mi się, wyższe. Czy tu mnie spróbują obrabować? A nie. Byłem przekonany, że będzie jakaś fajna cutscenka. Niestety się zawiodłem. Dobra, spróbujemy znaleźć kryjówkę Króla Żebraków. Czy to tutaj? Zapukajmy. Otwierać. A ty kto i czego tu chcesz? Zwiedzam sobie miasto. Ciekawi mnie, co jest za tą bramą. Mój szwagier też był ciekawy. Będzie piąty rok, jak gnije w ziemi. Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte ślepia, dwa miecze. Mutowany zabójca mi się widzi. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolągów. Dobrze słyszałeś. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaik. Wariacie. O kurwa, lubię wąchać tulipany, to nie jest hasło. Aczkolwiek lubię, tulipany bardzo ładnie pachną. Zamienił stryj siekierkę na kij, nie jest to też hasło. Stara locha powiła warchlaki. Stara locha powiła warchlaki. A. Witaj w naszym gaju. Witam. Mówiłem, że to jest ten zamknięty ośrodek, do którego wcześniej nie mogliśmy wejść. I też mówiłem, że chyba się tutaj udamy. Chyba nie wiem, nie pamiętam co mówiłem 30 sekund temu, więc co dopiero w następnym, w poprzednim kurwa odcinku. Ale pamiętam, że mogłem tutaj wygrać jakąś kartę. Znaczy, czy kartę wygrać nie wiem, ale wiem, że mogę z kupcem sobie pogadać, to jest najważniejsze. A to, że pogadam z kupcem oznacza, że istnieje możliwość, że możemy z nim zagrać gwinta. A to jest najlepsza opcja, moja ulubiona dialogowa. Tak jest. Chcę grać w karty. Hazardzik? Zawsze i wszędzie. Kurwa, ja mam wrażenie, że po tym autentycznie, że po Wiedźminie, kurwa, będę na ruletkach grał, ty. Tyle tu hazardu, tyle tu grania w karty, że ja mam chłopie ochotę w blackjacka, kurwa, zagrać solidnie, naprawdę, jakieś fajne staweczki. Ale oczywiście hazardzik nie jest rozsądny, nie jest mądry, szczególnie kiedy chcemy wygrać. Grajmy tak, żeby się dobrze bawić w hazard. Ale miejmy świadomość tego, że przepierdolimy to, co mamy. Jeżeli jesteśmy z tym ok, no to można grać. Dobra. Trzeba wymienić jakieś karty. Wydaje mi się, że tą wymienimy. No i tego też wymienimy. No, za katapultę lepiej.
Mój ruch, no to co, spamujemy Dijkstra, może dobierzemy, może gówno, dobierzemy, niestety. Tajemniczy elf, chodziło mi, że może dobierzemy tego drugiego szpiega. Nie Dijkstra, tylko nie wiem jak tamten się nazywa. No ale niestety. No to co, chyba zagramy Wesemira, co? Spróbujemy zboostować i zagrać pod pierwszą linię, a później ją zboostować. On widzę, że spróbuje też. Ale miejmy nadzieję, że nam to wyjdzie trochę lepiej. Czy my chcemy wygrywać koniecznie tą rundę? Chyba nie. Aczkolwiek no miło by było, jakbyśmy wygrali, tak? Użyjmy rogu. Róg dowódcy. Jak jest róg po angielsku? Horn? To tak mi się jakoś kojarzy, że to horn jest. Dziwnie. Horn? Nie wiem. No i niby ma przewagę teraz. I ma przewagę kart i właściwie punktu, więc trochę chujoza, plus jedna karta mu zostanie. Bardzo bym nie chciał, żeby to był Dijkstra. No dobra, niech będzie, niech wygrywa tą rundę. Ruch przeciwnika. Okej, przeciwnik wygrał rundę. Dobrze, nie został mi Dijkstra, bardzo się z tego cieszę. Cieszę się też, że nie ma manekina i... Chociaż z drugiej strony, jakbym miał manekina i rzucił mi Dijkstrę, to my później byśmy rzucili medyczkę i tak tą Dijkstrę przywrócili. Kurwa, no tą rundę to musimy wygrać, więc wydaje mi się, że gramy pod ostatnią linię, prawda? Chyba prawda. Chyba nie mamy... Oj, on gra full, widzę. On idzie na maksa. No. No może być ciężko, kurwa. No gramy ostatnią linię, boostujemy i no trzeba pod ostatnią linię tutaj zagrać, ewidentnie. No to gramy, cyk, cyk, cyk. Używamy tutaj zdolność dowódcy i zobaczymy, ile jesteśmy w stanie punktów wyciągnąć. 40 git. Wygraliśmy, ale jakim kosztem, kurwa? 5 do 7 kart. Coś fajnego. Szpieg. Było zajebiście. Kurde, katapulta, niedobrze. Ty, mam wrażenie, że istnieje szansa, że my to przegramy, chociaż mamy dwie medyczki, Yennefer i tą medyczkę. Więc może wygramy. Kurde, mocny zawodnik. Albo nam się jakieś chujowe karty dobrały, albo mu się dobre karty dobrały. Albo mu się dobre karty dograły, a nam chujowe. Mam wrażenie, że ma kontrę na wszystko. Nie wiem, czy ma super dobry deck, czy super mu się dobre karty dobrały. Fajnie jest ten obrazek, co to jest? Żywiołach ziemi. Zajebiście narysowany, mega mi się podoba. Lubię takie potwory. I rysunki. Artystyczne potworów. No to przewracamy... No Wesemira. Wesemira, nie ma innej opcji. Czy jest sporo opcji, ale chujowe. To opcje. Olbrzymi krabopająk. Medyczka. No i przywracamy tego zioma. I liczymy na to, że co? Że nie ma jednego punkta. Że ma same gęste... O! A gęsta mgła to i tak wygrał. Że ma same karty pogody jakieś, kurwa, nie wiem, czyste niebo czy coś. No niestety przejebaliśmy. Chciałbym zagrać jeszcze raz temu koleczko. My się tak łatwo nie poddajemy. My wierzymy w zwycięstwo. Chcę grać w karty. Wierni po porażce, kurwa. Coś tam po zwycięstwie. Szczęśliwi po zwycięstwie? Nie wiem. Dobra, przeciwnik zaczyna jako pierwszy. Jest Dijkstra. Są fajne, konkretne karty. Zoltana bym wypierdolił, bo on jest useless. Balista. No i tą szmatę. Nie no, wywaliłbym może tego komandosa. Dobra, i za katapultę myślę, że jest git. Teraz są fajniejsze karty, mi się wydaje. Że teraz jest solidniej. No to cyk. Jak on ma? Dijkstra. Spasował, co ciekawe. To ja bym zrobił coś takiego i wygrał tą rundę. No jest chyba. Wydaje mi się, że zajebiście to rozegrałem, szczerze mówiąc. No. Dobraliśmy sobie dwa manekiny. Kurwa, fajnie to zagrałem fest. Oj, no wygraliśmy to fest, bo patrz co ja teraz robię. Cyk. Chłop nadal musi grać, nie?
Cyk. Muszę teraz policzyć, ile razy jestem w stanie przywrócić moich kart. 1, 2 plus 3, 4. 4 razy mogę rzucić 4 katapulty. Tam balisty i tak dalej, nie? Jakby 4 karty obliżnicze w tej rundzie. Później sobie je przywrócę od nowa. 2, 3. Cyk. On musi grać dalej. I 4. Cyk. Mimo tego, że mam mniej punktów, on musi grać dalej. No i pięknie. Ja się w tym momencie mogę poddać. Dzięki wielkie, wariacie. Ma 5 kart, my mamy 7. Wszystkie te nasze karty wrócą właściwie z powrotem. No i gramy pod ostatnią linię, mamy ruch dowódcy. Wszystkie karty zostaną przywrócone. Raczej kurwa nie ma z nami szans. Ja na pewno nie ma z nami szans. Rozjebaliśmy gościa. Pyk. Dalej rzucaj. Gęsta mgła. No to ona może poskrzyżować plany. Gęsta mgła i to ten deszcz na koniec. Też. Cyk. A teraz mu się nie opłaca tego deszcza rzucać. Nawet jakby miał. Bo on nie wie, jakie karty mam, więc w teorii ma więcej punktów niż ja, więc nie opłacałoby mu się teraz, nawet jeżeli miałby tą kartę w talii, to rzucić. No i my robimy cyk i przywracamy sobie pyk, wieżę obliżniczą, robimy coś takiego, pyk, enter, rzucamy coś takiego, cyk, medyczka, trebusz przywrócony. A, remis, jeszcze nie wygraliśmy. No i bierzemy manekinem, rzucamy z powrotem medyczkę, przywracamy balistę. Dlatego wtedy liczyłem, że mogę 4 karty jakby rzucić, bo teraz sobie te wszystkie 4 karty, które wcześniej rzuciliśmy, przywrócę. Cyk, cyk, cyk. Ile mamy punktów? 71, 79. Mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej, karta wygrana. Solidną też miał talię, mam wrażenie. Pyk. 20 koron nasze i jakaś karta? Venhemar, nie wiem co to za karta, zobaczymy. Zobaczymy później, już mi się nie chce. Po kolei sprawdzać tych kart. Wydaje mi się, że on z erikańskiej Yuki o pojemności 100 są o jakieś 30 lepsze niż moje aktualne Yuki. I o ile nie ma tutaj jakichś innych przedmiotów, które mnie by interesowały, to te z erikańskiej Yuki już jak najbardziej. Wkurza mnie to, że jak to się zakończy interakcja, to muszę chwilę poczekać i w czas kliknąć ekwipunek. Wkurzemy to, że nie mogę od razu. Mistrzowskie siodło mam w sumie. A, i te trofeum bym założył, bo sobie mam za gówno. Dodatkowe doświadczenie za cios kończący, rozumiesz? Trofeum z Sukuba załóżmy, a co nie, jak tak. Te trofeum możemy też sprzedać. Mam mistrzowskie siodło 35, to mamy 50. Yuki mamy 70. Więc sobie to... te Yuki ściągnijmy i będziemy mieli 30 dodatkowego udźwigu, więc jak najbardziej z tego skorzystam. 30 dodatkowego udźwigu oznacza, że będę mógł kilka... O, ale to kosztuje 900 golda, ale w sumie to się i tak opłaci. Zresztą to sprzedamy jeszcze te Yuki, tutaj te trofeum możemy posprzedawać, co nie jak tak. Mistrzowskie siodło i załóżmy Yuki na płotkę. Mamy 48 minut odcinka, także no znowu trzeba czekać. Także jeszcze chwilę na pewno pogramy sobie, spoko. Ale aż musiałem sprawdzić, bo w sumie za bardzo skupiłem się na rozgrywce. Mamy 220 kg udźwigu. To jest mega giga dużo. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałem tyle udźwigu. I mamy 54 zasrane już udźwigu. Mamy naprawdę wszystko, sporo rzeczy przy sobie. Bo te wszystkie rzeczy zamiast sprzedawać, to noszę. No dlatego, że one się przydają do różnych odwarów i tak dalej. Ja muszę iść do toalety, więc widzimy się za sekundkę. W ogóle to jest mega fajna muzyczka. Możecie posłuchać. To jest mega cicho niestety. No i teraz przestała grać, kurczę. O! Bardzo fajna muzyczka. Muszę też uważać na nagrywanie, bo zostało mi 2 GB, a tutaj 2 GB to jest kurczę 10 minut materiału max. Bo te odcinki z Wiedźmina, to wam powiem szczerze mówiąc, ważą jakieś kurcze 10 do 15 kg.
10 do 15 kg ważą odcinki, normalnie wariacie. Tak o. 10 do 15 kurwa tych oczywiście. Gigabajtów, a nie kurwa kilogramów. Ty, muszę... Tam gdy został zapisany, czemu tu są drzwi? A, bo tu można wejść pod ziemię, ty. Może kurczę wejdziemy, co? Czy nie? Więc jest to sporo, właściwie te odcinki wysyłają mi się cały jeden dzień. A, gdzie? Mam wrażenie. Tak, to jest przyczyna. Jedna słuchawka jest kurwa naprawdę przyczyną tego, dlaczego niektóre z odcinków są słabe, jeśli chodzi o wypowiedzi. Nie potrafię się skupić, mając dwie słuchawki na głowie, bo za bardzo jestem wtedy wciągnięty w gierkę, żeby myśleć o tym, co mówię. To jest autentyczne, tak. No. Znalazł jeden prosty trik, jak poprawić jakość odcinków. Bo teraz słyszę swoje wypowiedzi. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątyni. Widziałem. Ruchałem. Kogo ja widzę? Geralt? Witaj, Triss. O, widzę, że się znacie. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz, Wiedźminie. Wiedziałeś, że cię szukam? Masz do mnie sprawę? A to jest ten król żebraków? Twoi szpicle donieśli ci, że szukam zgniłego gaju? Gdybym nie trzymał ręki na pulsie, ryby już dawno zagnieździłyby się w moich oczodołach. Poza tym zgniły gaj to obrzydliwa nazwa dla naszego przytuliska. Straż was toleruje? No właśnie. Straż świątynna toleruje wasze... A chciałbym też zapytać, jakby nazwał. Powiedzmy, że umie docenić wartość nowigradzkich koron. Mengę nie wygląda mi na przekupnego. Każdego można kupić, ale Mengę kosztowałby mnie majątek. Na szczęście ma swoich oficerów, a to przecież tylko ludzie. No wiesz, czasem chorują, a czasem chcą się zabawić. Widzisz, Wiedźminie, ja mam poważne plany. Dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. To może powinieneś zostać miejskim rajcą. Żartujesz? Rada Miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Ja bym bardzo chciał zapytać, jakby nazwał kurczę tego. Zgniły gaj, ale niestety zeskipowałem tą opcję. Czego chcesz? Nie masz szans? Nie no, to może ma ambicje dobre, no. Wizjoner. Nie ma co gasić ambicji, niech kiedyś ptak tak kurwa lata. Wolne miasto Nowigrad, jak ptak ma latać z podcinanymi skrzydłami. Proste. Trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. No, tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa. Ale ludzie kiedyś zrozumieją, że wieczny ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach. Mówią na to miejsce zgniły gaj, ale to Nowigrad jest przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności. Podobasz mi się, gagatku, a nie pamiętam cię w ogóle z Wiedźmina 3. Trafił do naszego miasta, bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa. Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. Nie, w Zamtuzie już byłem, wariacie. W przednim odcinku. Chętnie się do ciebie przyłączę. Tak, no, trzeba spędzić czas, ale zresztą ona coś wie o Ciri, więc chętnie byśmy o tą Ciri zapytali też. Co ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi. Kurczę, ale ładny strój. To jest alternatywny strój, jak coś. Będzie pracowała dla nowigradzkiego półświatka. Pani czarodziejka piękna jak zwykle. Żal się rozstawa. O. Pewnie niedługo tu wrócę.
No, kurwa, co to za strój jest? Rozumiem, Geralt, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. Wygląda jak zmodowany, żeby było wszystko widać. Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Nie, to nie wiesz nic. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. No właśnie, ale ona może wyczuwać te moce, to. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Jeszcze nie wszystko zrobię stracone. Wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. No dobra. W ogóle w Wiedźminie 2 nie było mowy o Ciri. Ciekawe, czy na przykład w Wiedźminie 1 była mowa o Ciri. Wszystko tutaj. Poruszamy ten wątek. Cirilly. Księżniczki Citry. O ile dobrze mówię. Mam nadzieję, że tak, nie rzucam fake informacji. Byłby trochę przypał, ja tu mam kurwa świecić przykładem dla widza. Ty, bo tu jest taki handlarz z ziołami, poczekaj. Ja bym z tym zielarzem pogadał. Witaj, młody. Jeszcze raz widzę. Włos u ciebie siwy, ale po twarzy i prostych plecach poznaję, żeś młody. Witaj, czym handlujesz? A ziółkami, młodzianku. Różne mam zioła w okolicy zbierane. Zdziwiłbyś się, ile użytecznych roślinek przy drodze rośnie. Aż tak bym się nie zdziwił. Taki to jak Gerwar doświadczony. Śliczny kwiatuszek. Na bóle pomaga, a przy garścią całą rodzinę wytruć można. Bardzo użyteczna roślina. Rzeczywiście. Co jeszcze mi polecasz? A sam zobaczysz, młodzianku złoty. Skoro znasz się na tym, to i moje zapasy spod kontuaru pokażę. A może partyjka gwinta, kurczę. Tylko mamy 56 minut odcinka, więc to musi być szybka partyjka. Nie chciałbyś odsapnąć szybka, szybka. Handlu i zagrać ze mną w karty? Bo kurczę, gigabajty mnie się kończą. Chyba, że poczekajcie, przerzucę z jednego dysku nagrania na drugi i wtedy kurwa się zwolnią. I będziemy mogli zrobić taki, no, godzinny, 20-minutowy odcinek maksymalnie. Tak, żeby też 2 godziny odcinek nie trwał, ale chodzi mi o to, że jakby dokończymy sobie może ten wątek i misję z Triss, a nie będziemy ją przerywać w połowie. Dobra, niech się przenosi to, co ma się przenosić z jednego dysku na drugi w tle. A my możemy sobie zagrać w Gwinta. Na szczęście mój komputer jest na tyle mocny, że jest w stanie to uciągnąć, chociaż widzieliście, że nawet wczytanie kart mu trochę zajęło. No ale to przez to, że gram na dysku HDD i nie zmieniłem go od 8 lat. Jakoś mi żal wydać na dysk, pijoszka. No dobra. Karty? Takie średnie bym powiedział. No niestety zrzucam rzeczy, więc się może trochę wolno wczytywać. Ale na szczęście przy Gwincie chyba nie będzie to jakiś turbogika wielki problemem. Okej. On zrobił bardzo dziwny ruch. Bardzo dziwny ruch. Także ja bym w sumie spasował. Ja bym spasował ogólnie. Pas. Co? Czemu on to tak dziwnie zagrał? Halo? Zróbmy, nie wiem, coś takiego? Czemu on spasował? Miał tu free rundę, ty. Czy przez to, że przerzucam w tle pliki, to mi się, kurwa, gierka zbugowała? Mam wygraną za friko dostałem? Nie wiem. Istnieje taka szansa. Kurczę, a nie, zajebiście zrobiłem. A nie, głupio zrobiłem, że ten róg zrzuciłem. Głupio. No, spasujmy. Albo grajmy, kurwa, do końca. Czy my to i tak wygramy, no co to ma za znaczenie. Dobra, grajmy do końca. Pik. Nie ma co, jakieś pasowanie, taktyczne podejście, kurwa. Jebać. Rzucamy wszystko, co mamy, co tam taktyka. O. Teraz mam 3 karty, chłopie, 37 na stole. Nie ma szans. Cirilla, no chyba, że masz 15 Cirilli, to wtedy... Czy jakiś kot albo pies, ale pożyłem jakby coś spalonego? Ale delikatną woń tylko. Czekaj, wypadałoby sprawdzić, co to jest. I czy na pewno nic się nie dzieje, no zawsze przecież można wyjść i zobaczyć, czy nic się nie stało. Lepiej sprawdzić. I żeby się okazało, że się nic nie stało. Jeżeli kurwa nie sprawdzić, żeby się okazało, że coś się stało, tak?
Kurczę, ty. Bo on to jeszcze nie wygrał czasem przypadkiem. Ty! Czekaj, czekaj, ja rzucam to i dostaję 81 punktów. Ryzykujemy? No chyba kurwa tak. A bo ja Foltesta nie rzuciłem jeszcze, Jezu. O bogi. A ja taki zestresowany już, a tu chłopy, dobra. 124 punkty. Dzięki wariacie. Zwycięstwo, dzięki. I ja bym sobie ogarnął kurczę zioła u tego ziel... O. No bo przerzucam pliki, więc pewnie czytywanie. Czytywanie na zielarzu przypał. Dobra, ja sobie też wykupię od niego zioła. No i pójdziemy dalej z Tris. Dobra, co ciekawe do wytworzenia reszty tych wszystkich wyśmienitych olejów są potrzebne te proszki. Ja w ogóle teraz się zorientowałem, że ja te proszki kurwa mogę stworzyć. I tutaj mamy do wytworzenia te proszki. Natomiast do wszystkiego jest potrzebne, to ciekawe, biała mewa. Nie omalże do wszystkiego, bo jeden olej zrobiłem ulepszony. A białą mewę wykonuje się z wiśniówki na spirytusie i nalewki z mandragory. Więc będzie trzeba pokupić alkohole, ale to zrobię w następnym odcinku. Albo gdzieś, jeżeli jeszcze w tym zahaczymy o jakieś karczmarza albo miejsce, gdzie ten alkohol można dostać, no to tam zajrzę na chwilę. Dobra, gdzie poszła Tris? Podążaj za Tris. A gdzie ona poszła? Do budynku weszła? Mogę tu okraść wszystko? Co, że tu kurwa cenności? Proszki, nie proszki, noże do masła. Chłopi, widział takie rzeczy w Polsce? Dobra, łe, ruda dwimerytu, czy tam srebra, czy co to tam było? Nie czytaj, bo już 5 razy to przeczytałem. Kradnij! Dobra, ona chyba tutaj wbija, tak? Tak. To jest jej chałupa. Witaj, Smart. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Smart. Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj, niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazło. Łe, no to będzie wiedźmak. A czy zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Jego wyciągnę? Czasem trzeba... No dobra, ja pomóc. Będziemy szlimpem. Ja to zrobię. A tutaj na YouTube można. Simpem będziemy. W okolicy Żurawia. Wszystko można. N-wordzika, P-wordzika. Nie spodziewałam się tak szaleńczego. Wszystkich możemy wyzywać, tak jest. I tak miałem się odświeżyć. Chodźmy. Mamy to. Stójcie, słyszycie? Przyszli po nas. Chociaż powiem wam szczerze, że ostatnio mi ściągnęli film. Zacząłem mu nagłubać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Zerwałem mu paznokcie, miażdżyłem jaja i nic. CBD, czy jak to się tam nazywa? CBT? Położyłem mu książkę na brzuchu i przykryłem kupkiem. Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Oj, to nie zdążymy skończyć. Nie zdążymy niestety skończyć tutaj dzisiaj tej misji. No chyba, że faktycznie ten godzinny odcinek ponad, w sensie półtora godziny zrobimy, czy coś takiego. Ja może wyjdę przodem, kurwa. Tak się ciekawo... A, bo dobra. Bo się zaraz zacznie. Chociaż, kurwa, no wyszedłbym przodem. Chyba, że mam zamknięte drzwi i nie mogę. Zamknięte. No, zgaduję, że te drzwi na samym przodzie też są zamknięte. Dobra, pokradniemy, co możemy kraść. Klasyczny wiedźmin. Chleb nawet upierdolę. Jakieś tutaj winka. Upierdolę, opierdolę. Perły Północy, nowe książeczki do czytania. Ja w sumie lubię ten segmencik czytelniczy, kurczę. Dzięki niemu mój zasób słownictwa jest większy, plus uczę się polskiego, kurwa. Bo ja z tym polskim to średnio mam, a przydałoby się trochę znać słów, szczególnie kiedy tworzy się filmy do internetu. Wydaje mi się, że... No, że tak wypada, no.
Ale co? Nawet z takim słownictwem jak ja można zrobić jakiś tam content. Może nie najlepszy, może nie, ale jakiś tam content można. Dobra, kanały, więc po raz pierwszy wchodzimy do kanału. No dobra, a co w tych kanałach? Zobaczymy w następnym odcinku. Tak jest, będę największym chujem na świecie. Co co się tu dzieje? A, utopiec. No dobra, no to rozpierdolmy jeszcze utopca. Więc nam pomoże, widzę. Kurwa, solidny utopiec na 12 poziomie. Odpalmy chujem. I słonie. To utopiec, to jest wrażliwy na nim, cyk. Czuję przeciąg. Tutaj powinno być wyjście. Dobra. Zresztą, gdyby nie było, Smart by nas tu nie skierował. Na tych ścianach musi być coś, co otwiera jakieś ukryte przejście. Dobra, ukryte przejście. Ukrytym przejściem zajmiemy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Mam nadzieję, że wam się podoba seria. I te odcinki, które nagrywam nocą, mam wrażenie, że one są bardziej zluzowane. Bo chyba mogę być wreszcie sobą. Nie muszę, wiecie, podporządkowywać się standardom tego świata i otoczenia. Więc mogę sobie na luzie tu siedzieć, a chyba nie ma nic lepszego, niż jej właśnie na luzie coś robić. Cokolwiek robimy, róbmy na luzie i wtedy chyba wychodzi najlepiej. No, tak mi się wydaje. Chyba że ćwiczysz na siłowni, to wtedy mięśnie muszą być spięte. Wtedy nie możesz, kurwa, na luzie. Ale to jest chyba jedyne miejsce, w którym opcja na luzie średnio wychodzi. Jeżeli oczywiście chcemy, by nasze mięśnie rosły, a nie tylko, żeby poprawić naszą własną sprawność. Tyle. Do zobaczenia. Możecie wpaść na mój drugi kanał vlogowy, Instagrama, Twitcha, na Discorda. No i zostawić tu lajka. Wpadajcie też na inne serie. Znajdziecie tu całkiem sporo gierek. No i tyle. Widzimy się jutro z tej czy innej gierki. Jak zawsze. Do zobaczenia. Jeszcze raz, trzymajcie się ciepło. Simsud. Na końcu zawsze tak jakoś głos, kurczę, mi mężnieje.